temu, kiedy ubieraliśmy choinkę w dzień przed Wigilią, nasze dzieci, wówczas kilkuletnie chyba, tak był to wiek przedszkolno-wczesnoszkolny, robiły z papieru takie bombki. Nie były to bombki takie kuliste, tylko takie kółeczka powycinane miały być bombkami. I na każdej z nich to było z jakiegoś gościa niedzielnego wycięte, czy z jakiejś innej gazetki. I tam było miejsce dla. Więc to były bombki dla kogoś. I tak naprawdę dopiero kiedy rozbieraliśmy choinkę tuż przed 2 lutego, natrafiliśmy na jedną niezwykłą bombkę pośród tych robionych przez dzieci, bo były tam bombki dla dziadka jednego, drugiego, dla rodziców. I znaczy one tworzyły dużo tych bombek, myśmy nie do końca kontrolowali to. Tak, to była ich radosna twórczość. To była ich radosna twórczość, wieszały na choinkę. I znaleźliśmy pośród tych wszystkich bombek jedną bombkę, na której było napisane: dla naszego ukochanego braciszka Kamila. Kamil to nasze najstarsze dziecko, którego jeszcze nie poznaliśmy. Żyło 13 tygodni ciąży, ale w ten sposób jest z nami. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tak jak zapowiedzieliśmy w poprzednim. Nadal o stracie. Chcemy porozmawiać o stracie dziecka. O stracie dziecka, tak. A dzisiaj szczególnie o rodzeństwie tego dziecka, tak, które odeszło. Tak jak już powiedzieliśmy, nasze najstarsze dziecko zmarło, zanim poznaliśmy. I tak się zastanawialiśmy, jak już doczekaliśmy szczęśliwie narodzin kolejnego dziecka. Absolutnie byliśmy pewni co do tego, że trzeba o tym powiedzieć, że ma starsze rodzeństwo. Natomiast totalnie byliśmy bezradni w tym, jak to zrobić, w którym momencie zrobić. Czy to dziecku mówić od tego momentu, kiedy już zaczyna rozumieć, kiedy zaczyna komunikować. Naprawdę mieliśmy z tym duży problem. Jak i kiedy? Jak i kiedy powiedzieć. I pamiętamy, taki moment był niesamowity, że dziecko, nasz najstarszy, znaczy najstarszy żyjący na ziemi syn, wówczas 3-letni, pomógł nam, w tym bardzo nam pomógł. To był okres, pamiętam, Wielkiego Postu, kiedy bardzo był zafascynowany imieniem Kamil. No i tłumaczył, oglądał książeczkę, czytał o świętym Kamilu, widział obrazki. Cały czas ten Kamil się przewijał. Czytał tak, jak 3-latek potrafi czytać. Tak, oczywiście, tak jak 3-latek potrafi czytać, ale czytał. Czytał. Tak, i pojawiały się takie tematy właśnie a propos rodzeństwa, a propos tego, że ktoś ma, że tamten ze starszym bratem, że gra w piłkę i tak dalej. Odczytaliśmy to jako takie zaproszenie do rozmowy, a jednocześnie zaproszenie do tego, żeby być może to jemu przekazać pałeczkę, żeby nadał temu dziecku, temu naszemu, najstarszemu dla niego bratu imię. Bardzo się tego obawialiśmy, podchodziliśmy, szczerze mówiąc, czy zrozumie, jak on to przyjmie. Jak to zrobić, jak on to przyjmie. Okazało się, że on sobie poradził dużo lepiej niż my. Przyjął to zupełnie naturalnie. Stwierdził, aha, czyli gdyby żył, to by miał, prawda? I fajnie by było. Kiedy zaproponowaliśmy mu, żeby to on wybrał imię, absolutnie bez wątpienia, cienia wątpliwości, od razu powiedział, że to będzie Kamil. I tak w zasadzie wpisał się już w naszą rodzinę. Kolejne dzieci, które się pojawiały, w zasadzie już wyrastały w takim naturalnym... Z dwójką braci. Tak, z dwójką braci, z takim naturalną informacją, którą pamiętają w zasadzie od najwcześniejszych swoich lat dzieciństwa, że jest brat. Że jest brat, który ma na imię Kamil, który byłby o tyle lat starszy i tyle. Więc bardzo istotne jest to, wracamy teraz troszeczkę myślą do naszego poprzedniego spotkania, żeby o dziecku, które odeszło, o dziecku zmarłym, o dziecku utraconym, żeby mówić. To należy się spośród żyjących przede wszystkim jego rodzeństwu, jeżeli takiego się szczęśliwie doczekamy. Ma prawo wiedzieć, że ma brata, że ma siostrę, który czeka już w wieczności na niego, ale jest razem z nim. Oczywiście oczekiwanie kolejnych dzieci po stracie zawsze, bez wyjątku zawsze, obarczone jest jeszcze takim lękiem, trwogą, co będzie, czy sytuacja się nie powtórzy, jak to się zadzieje. No i taką doświadczyliśmy tego, tak, przy kolejnym naszym dziecku, kiedy oczekiwaliśmy jego narodzin. Za każdym razem nie chcieliśmy wiedzieć, czy to jest syn, czy córka, jeżeli Pan Bóg to tak poukładał, że najpierw mamy je poczuć i pokochać, a potem dopiero spojrzeć mu w oczy, dlatego też
ten porządek świata przyjęliśmy, więc nie wiedzieliśmy jeszcze, na kogo czekamy. I pojawiły się takie sygnały, takie zwiastuny, takie symptomy, jak przy Kamilu, gdzie było dla nas to jednoznacznym skojarzeniem, że za moment, bo wtedy trwało to kilka godzin zaledwie, wszystko się skończy, wszystko się, ta radość zostanie dramatycznie przerwana. Wtedy pamiętam jak dziś, kiedy wziąłem za telefon komórkowy i zadzwoniłem do Enriquetty. Enriquetta, już mówiliśmy. Tak, przypomnijmy tylko, że Enriquetta to córka pierwszej błogosławionej pary małżeńskiej, czwarta córka, którą mieliśmy okazję poznać, która też była ciążą zagrożoną. I zadzwoniłem do Enriquetty, no bo jak trwoga, to dzwoni się do bliskich, do przyjaciół. A myślę, no córka błogosławionych małżonków, to było takie naturalne i nie takie wyrachowane, tylko takie szczere i takie spontaniczne. I zacząłem jej opowiadać, co się dzieje, że oczekujemy narodzin kolejnego dziecka, że boimy się, że możemy nie doczekać. Ona ze spokojem tego wysłuchała, miała taki niski, aksamitny głos i podsumowała to: rozumiem, dobrze, poproszę rodziców. Przeszyło nas to wtedy, tak. Bo to było, można wziąć komórkę i zadzwonić do nieba. Tak, tym bardziej, że w ciągu kilku następnych godzin wszelkie objawy zniknęły. Do końca ciąży nic się nie działo. A skoro jej rodzice odczuwali dokładnie to samo, oczekując jej narodzin, a poza tym, kto dziecku odmówi? Więc jeżeli ona poprosiła rodziców, jeżeli jesteśmy w stanie poprosić wprost świętych o wstawiennictwo, o pomoc, tak było też z naszą kolejną córką. O tym może innym razem, żeby tak, nie wszystko naraz, tak. Ale naprawdę można tego, doświadczyliśmy tego bardzo mocno i niezwykle wyraźnie, że można niebo przychodzi z pomocą. Tak, wysłać SMS-a i otrzymać odpowiedź. I to tak cudowną. Tak. Ważne też jest to w obliczu straty dziecka, żeby kolejne dzieci, które przychodzą na świat, które przyjmujemy do swojej rodziny, żeby nie miały takiego poczucia, że są w zastępstwie, że są jakąś luką, dziurą wypełniającą stratę. Żeby miały takie poczucie, że no właśnie, że są tak samo kochane. Tak, i to, że to przekłada się na bardzo, w zastępstwie. Bardzo konkretny wymiar, tak? Jeżeli zdarzyło się poronienie w naszej rodzinie. Jeżeli kolejne dziecko urodzi się bardzo szybko po tym poronieniu, może mieć takie myślenie, może mieć takie skojarzenie. No tak, gdyby mój brat, siostra szczęśliwie się narodził, to ja bym się w tym momencie nie narodził. Czyli mogę mieć takie odczucie, wchodząc w skórę takiego dziecka, że no, gdyby on żył, to mnie by nie było. I to była taka nasza myśl, żeby w tym momencie odczekać, po prostu odczekać do terminowego czasu rozwiązania tej pierwszej ciąży, pierwszego oczekiwania, po to, żeby nawet taka myśl nie musiała gościć, nawet taka natrętna i niechcąca w sercu i w głowie naszego syna, żeby wiedział, że naprawdę to nie jest tak, że jest w zastępstwie kogoś. Czyli te relacje pomiędzy rodzeństwem, tak, prawda? One są niezwykle ważne. Czy rodzeństwem żyjącym, czy te relacje, które przekraczają próg wieczności, ważne, żeby o nie jak najlepiej zadbać, żeby one były życzliwe, serdeczne, żywe i prawdziwe. Tak, no i znowu wracamy do naszego kluczowego hasła. Rozmowa. Rozmowa. Bez niej nie da rady. Bez niej nie ruszymy. A naprawdę, powtórzymy to raz jeszcze, niebo ochoczo przychodzi z pomocą, i zawsze możemy na nie liczyć. No to jeszcze na koniec tych rozważań, takich nostalgicznych, ale z taką nadzieją, dlatego te kwiaty dzisiaj są kolorowe, a nie tylko takie jednokolorowe, ale wielo. Mamy was gorącą prośbę o to, abyście okazali wyraz miłości wobec waszego rodzeństwa. Czy to macie... Jakąś formę możecie sami wybrać. Tak, czy to będzie telefon, SMS, list, umówienie się na kawę, herbatę, czy przytulenie, jeżeli mieszkacie razem. A może niezależnie... modlitwa, bo na przykład wasze rodzeństwo już nie żyje. Tak. Tak. Niezależnie od tego, czy macie lat 15 i chcecie z nami tutaj być przy ekranie, czy macie lat 51 czy 81, rodzeństwo wasze może jest z wami, może już jest po drugiej stronie wieczności. Okażcie mu swoją miłość. W jakikolwiek sposób, tak, żeby naprawdę to odczuli. Zastanówcie się, w jaki sposób to można zrobić, żeby faktycznie to odczuli. A jak już wymyślicie, po prostu to zróbcie. To zróbcie. A na dzisiaj pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie. To tyle. I do zobaczenia przyszłym razem. Z Bogiem. Z Panem Bogiem.